Wschodniego należały do książąt pomorskich. I między innymi, którzy mieli swoją siedzibę w Lubiszewie. Ale należy dojść do początków, czyli do kolebki. A kolebką tego wszystkiego była miejscowość tak zwane Kolibki Królewskie. Z czasem dla niepoznaki królewskie odrzucane zostały tylko Kolibki. Prawdopodobnie tam było jedno z pierwszych grodzisk słowiańskich, kaszubskich, które właśnie podlegało książętom pomorskim. I to, w tamtym miejscu, według map szwedzkich, był na mapie krzyżyk, co świadczyło o tym, że w Kolibkach była świątynia chrześcijańska za czasów pierwszych książąt pomorskich. W każdym bądź razie tam musiało być grodzisko, skoro tam była i cegielnia, gdzie nawet w tych zacniejszych gdańskich dworach ta cegła z kolibek była wykorzystywana właśnie na tą rzeką Sweliną. I tam było pierwsze grodzisko, bo do kolibek należał dzisiejszy tak zwany Kamienny Potok i przy Kamiennym Potoku, co w tej chwili leży w granicach Sopotu, stare grodzisko. Tam byli pierwsi chrześcijanie ochrzczeni przez Cyryla i Metodego. A więc tego obrządku jeszcze długo przed świętym Wojciechem. Święty Wojciech nas uczono, że po to, żeby nie przyjmować od Niemców chrześcijaństwa, przyjęliśmy od Czecha świętego Wojciecha. Tylko że święty Wojciech, gdzie tak naprawdę, on z Czech był wyrzucony i stacjonował, no dzisiaj to jest teren Niemiec. Zresztą wtedy to też była własność, nie wiem czy Brandenburgii, nie chcę w błąd wprowadzać. W każdym bądź razie on tam funkcjonował jako brat Albert. I stamtąd przyjechał tutaj na Prusy. No, także w tej chwili jest, raz, że jest zmieniona diecezja gdańska, jak powstała w 25 roku, była pod wezwaniem Chrystusa Króla. Po Soborze Watykańskim II raptem z tyńca wymyślili, że nie może być pod patronatem Chrystusa Króla, bo jak Chrystus może się modlić do Chrystusa? Tylko, że dziwne, że kościoły pod patronatem Chrystusa Króla są. Ale to był pretekst, żeby zmienić właśnie na masoński, czyli Wojciechowy. I co? Na przykład w katedrze, gdzie był główny ołtarz i tabernakulum, w tej chwili na tym jest trumienka Wojciechowa. Więc to jest kościół Wojciechowy, czyli masoński. To tak samo jak Kościół Chrystusa Króla założył, kamień węgielny położył w Rzymie, Kościół Serca Chrystusa Króla, dzieło życia założyciela Sercanów, Deona, położył kamień węgielny 18 maja 1920 roku. Tego dnia w domu Żyda Bałamuta urodził się Karol Wojtyła, który był synem Emilii Kaczorowskiej. Emilia Kaczorowska urodziła się na ulicy Smolensk 15, naprzeciwko Sanktuarium Serca Marii, Smolensk 6. Na Smolensk 6 od 1913 roku przez 33 lata mieszkała Święta Matka Maksymiliana Kolbe.